Szczęść Boże, Julita Przyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk chce powołania komisji śledczej w sprawie wykorzystywania programu szpiegowskiego Pegasus. Opozycja oskarża rząd o inwigilowanie przeciwników politycznych. Premier Mateusz Morawiecki zaprzecza, aby takie sytuacje miały miejsce. Pierwsze doniesienia o użyciu szpiegowskiego oprogramowania Pegasus dotyczyły mecenasa Romana Giertycha i prokurator Ewy Wrzosek. W okresie świąt Bożego Narodzenia kanadyjska grupa Citizen Lab poinformowała, że przy pomocy Pegasusa włamano się na telefon senatora Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Brejzy aż 33 razy. Daty rzekomych włamań pokrywają się z okresem, kiedy polityk był szefem sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku. To fake news, mówi premier Mateusz Morawiecki. Typowy sposób działania niektórych mediów, że tworzą jakiś fakt nieprawdziwy, następnie ktoś inny cytuje ten fakt nieprawdziwy, no powołując się już na to źródło i nagle potem wszyscy przyjmują, że taka była rzeczywistość. Otóż, szanowni państwo, nie było takiej rzeczywistości. Tymczasem opozycja oskarża rząd o celowe inwigilowanie przeciwników politycznych. Liczą, że w ten sposób wzrośnie im poparcie, zaznacza socjolog dr Mirosław Boruta-Krakowski. Dodaje, że rozdmuchanie afery to jednak za mało, aby przekonać do siebie Polaków. Ten temat, czyli jakiejś kanadyjskiej placówki, co do której też wiemy niewiele, i podsłuchu, o którym wiemy prawie nic, nie wiadomo z jakiego kraju, dotyczącego jedynego polityka w Polsce, po prostu nie wart jest uwagi. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn podkreśla, że zgodę na tego typu działania operacyjne musi wydać prokurator generalny oraz sąd. Polskie służby działają zgodnie z prawem. Sugestie, że służby wykorzystują metody pracy operacyjnej do walki politycznej, są nieprawdziwe. Z uwagi na ograniczenia prawne nie odnosimy się do pytań dotyczących tego, czy jakieś konkretne metody i formy pracy operacyjnej są stosowane w Polsce. Zgodnie z prawem nie można też ujawniać, wobec kogo stosowane są metody operacyjne. Przewodniczący PO Donald Tusk chce dokładnego zbadania doniesień z Kanady. Będziemy wnosili o powołanie po pierwsze komisji śledczej w Sejmie. I jestem przekonany, że jest to także w interesie wszystkich pozostałych sił politycznych w Polsce. Chyba nikt nie chce być bezkarnie podsłuchiwany. Chyba nikt nie chce być podglądany przez władzę. To jednak w czasie rządów Donalda Tuska powstała lista dziennikarzy, wobec których służby specjalne miały prowadzić czynności operacyjno-rozpoznawcze. Jeden z przykładów przypomniał na Twitterze redaktor naczelny Głosu Wielkopolskiego Wojciech Wybranowski, który też miał być inwigilowany przez służby. Potwierdzone przez sąd, który nazwał to białoruskimi standardami, podsłuchy wobec redaktorów Bogdana Rymanowskiego i Cezarego Gmyza w sprawie Sumlińskiego miały miejsce wtedy, kiedy Tusk wziął na siebie obowiązki koordynatora służb. Teraz Donald Tusk zaprzecza, aby takie sytuacje miały miejsce, i dodaje, że nikt mu niczego nie udowodnił. Mogę państwa zapewnić, że nic takiego w ciągu tych 6 lat nie miało miejsca. Nie podjęto żadnych czynności prawnych, które miałyby jakby poświadczyć czy potwierdzić tę fałszywą tezę o podsłuchiwaniu jakichś dziennikarzy za moich rządów. Powołania komisji śledczej w sprawie Pegasusa chce też Koalicja Polska. Powinna powstać jak najszybciej, mówi poseł Stefan Krajewski. Jeżeli nie powstanie w tej kadencji Sejmu, będzie na pewno próba wyjaśnienia tej kwestii w przyszłej kadencji, ale nie powinniśmy trzymać Polaków w niepewności i taką sprawę powinniśmy jak najszybciej wyjaśnić. Za to Lewica skierowała wniosek do Najwyższej Izby Kontroli w sprawie wykorzystywania Pegasusa i również popiera pomysł powołania komisji śledczej. Trzeba to wyjaśnić, wskazuje poseł Krzysztof Śmiszek. Jeśli podsłuchuje się polityków opozycji, to nikt nie może spać spokojnie. Zwykły obywatel także nie może spać spokojnie, bo nie ma pewności, czy władza akurat nie zażyczyła sobie zajrzenia mu za firanki, pod kołdrę czy do telefonu. Wyjaśnień chce nie tylko opozycja, ale także prezydent Andrzej Duda. Uważam, że jeżeli takie pojawiają się twierdzenia, to sprawa wymaga wyjaśnienia. Były marszałek Sejmu, a obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Kuchciński nie widzi potrzeby powoływania komisji. Sama sprawa jest, wie pan, nagłośniona przez opozycję i przez media, także trudno poważnie do tego się odnosić.
Sejm powołuje komisję śledczą bezwzględną większością głosów. Projekt uchwały może wnieść prezydium Sejmu lub grupa 46 posłów. Polska wciąż czeka na akceptację Krajowego Planu Odbudowy. Rząd zapewnia, że zabiega o jak najszybsze przekazanie środków unijnych. Opozycja przekonuje, że pieniądze zostały wstrzymane, bo obóz władzy nie wywiązał się jej zdaniem z ustaleń w sprawie likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Polski Krajowy Plan Odbudowy trafił do Komisji Europejskiej 3 maja. Na jego ocenę komisja miała 2 miesiące, jednak decyzji nie ma do dziś. Polska zawnioskowała o prawie 24 miliardy euro w formie grantów oraz 11,5 miliarda euro w części pożyczkowej. Jak zauważa minister funduszy Grzegorz Puda, Komisja Europejska złamała obietnicę szybkiego wsparcia dla gospodarek dotkniętych pandemią. Oczekiwaliśmy takiego samego potraktowania jak inne kraje europejskie. Okazało się, że komisja postanowiła z tych środków finansowych zrobić pewnego typu tarczę, ale niestety nie tarczę finansową, a tarczę polityczną. Komisja Europejska wciąż żąda likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Rządzący zapewniają, że do zmian w sądownictwie dojdzie, ale po akceptacji Krajowego Planu Odbudowy. Komisja Europejska od wielu lat toczy batalię o tzw. praworządność, jednocześnie przyznając sobie nowe kompetencje, zaznacza premier Mateusz Morawiecki. Niestety muszę powiedzieć, że nie wierzę w sprawiedliwe wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Obecnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajmuje się skargą polskiego i węgierskiego rządu dotyczącą powiązania unijnych środków z praworządnością. Rzecznik TSUE opowiada się za jej odrzuceniem. Odłożenie naszego Krajowego Planu Odbudowy na bok może wynikać z aktywnych działań polskiego rządu, mówi socjolog Mariusz Sieraczkiewicz. I jak dodaje, komisji nie są na rękę konserwatywne poglądy naszego rządu. Politycy Unii Europejskiej, którzy nie są przychylni naszemu krajowi ideologicznie, no wywierają pewne naciski, o których nie mówi się głośno. Poseł Polski 2050 Paulina Henik-Kloska chce, aby rząd jak najszybciej przystał na żądania Unii Europejskiej. Polacy nie mogą stracić unijnych środków. To między innymi środki na walkę z inflacją i walkę z pandemią, bo tam mamy pieniądze na transformację energetyczną, tam mamy sytuację na poprawę warunków opieki zdrowotnej. Szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk przekonuje, że stara się nakłonić unijnych urzędników do zatwierdzenia pomocy dla Polski, ale jednocześnie wskazuje, że Izba Dyscyplinarna musi zostać zlikwidowana. Nie mam żadnej możliwości przekonania PiS-u, żeby wywiązali się z tego, co publicznie zapowiedzieli i obiecali to i Polakom, i Europie. Premier Mateusz Morawiecki zapewnia, że rząd nie zrezygnuje z walki o unijne wsparcie. Jednak plany rozwojowe nie są oparte jedynie na Unijnym Funduszu Odbudowy. My o środki, które nam się należą, będziemy oczywiście bardzo ostro walczyć również w roku 2022. Rządowy Fundusz Polski Ład zakłada inwestycje na poziomach bezprecedensowych do tej pory. Żadne środki unijne nie finansowały w tak szerokiej fali. Jak zauważa politolog Piotr Siekański, nowy program Prawa i Sprawiedliwości nie będzie alternatywą dla Funduszu Odbudowy. Są tam poruszone kwestie socjalne, ale także demograficzne, którym rząd próbuje wyjść naprzeciw tak naprawdę już od pierwszej kadencji. Dlatego Nowy Ład ma raczej za zadanie spełnić strategiczne cele. Jak zauważa europoseł Prawa i Sprawiedliwości Witold Waszczykowski, Polska nie może ulegać szantażowi Komisji Europejskiej. Nasz kraj, podobnie jak inne państwa członkowskie, jest gwarantem unijnych pożyczek. Bez tego Komisja Europejska nie mogłaby pozyskiwać środków na Fundusz Odbudowy. Jeśli te pieniądze będą w dalszym ciągu wstrzymywane, to należy wycofać nasze gwarancje pożyczkowe i wycofać uprawnienia, które daliśmy Komisji Europejskiej na nakładanie podatków. Fundusz Odbudowy dla całej Unii Europejskiej wart jest przeszło 750 miliardów euro. Prokurator generalny i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro skierował do Senatu kolejny wniosek w sprawie uchylenia immunitetu marszałkowi Izby Tomaszowi Grodzkiemu.
Śledczy zarzucają marszałkowi Senatu przyjmowanie korzyści majątkowych od pacjentów i ich bliskich w czasie, kiedy Tomasz Grodzki pełnił funkcję dyrektora szpitala specjalistycznego w Szczecinie i ordynatora oddziału chirurgii klatki piersiowej. W zamian za przyjęcie korzyści majątkowej w wysokości od 1500 do 7000 zł, tak twierdzi prokuratura, marszałek miał zobowiązać się do osobistego przeprowadzenia operacji bądź ich szybkiego wykonania. Sprawę bada prokuratura regionalna w Szczecinie, która zażądała uchylenia immunitetu Tomaszowi Grodzkiemu. Wniosek w tej sprawie trafił do Senatu, jednak najpierw został odesłany z zarzutem i tu cytat, braków formalnych. Później po ponownym przesłaniu wniosku dokument nie został rozpatrzony. Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz podjął decyzję, by pozostawić go bez biegu. W reakcji prokuratura okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień. Na tym nie koniec. Kolejny wniosek o uchylenie immunitetu marszałkowi Grodzkiemu skierował do Senatu minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Śledczy podtrzymują, że poprzedni wniosek został pozostawiony bez biegu niezasadnie. Jest decyzja o zakupie kolejnego sprzętu dla wojska. Do żołnierzy trafią drony wyprodukowane przez polski przemysł zbrojeniowy. To 25 zestawów bezzałogowych systemów powietrznych wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym. Umowa będzie realizowana do 2027 roku. Koniec roku to intensywny czas zakupów sprzętu dla Wojska Polskiego. Wczoraj minister Mariusz Błaszczak przekazał pierwszą baterię Krab dla 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej z Jarosławia, wchodzącego w skład nowo utworzonej na wschodzie 18 Dywizji Zmechanizowanej. To są armatohaubice, które są wyprodukowane w Hucie Stalowa Wola, więc polski przemysł zbrojeniowy dostarczył ten sprzęt wojskowy na wyposażenie Wojska Polskiego. Armatohaubice charakteryzują się szybkostrzelnością, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa Adam Krampichowski. Dlaczego to jest takie istotne? Dzisiaj, jeżeli ktoś z załogi oddaje z tej armatohaubicy w określonym kierunku strzały, to ona jest szybko namierzalna. Dlatego tutaj czas odgrywa niebagatelną rolę, żeby oddać w szybkim tempie te strzały i przemieścić się bliżej nieokreślone miejsce. Dziś szef resortu obrony zatwierdził umowę na dostawę dronów, czyli bezzałogowych systemów powietrznych klasy mini w programie Wizjer. Pod porozumieniem obok ministra Mariusza Błaszczaka podpis złożył prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Sebastian Chwałek. Drony te zostały zaprojektowane przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, a zostaną wyprodukowane przez konsorcjum, na czele którego stoi Polska Grupa Zbrojeniowa. W skład tego konsorcjum wchodzą wojskowe zakłady lotnicze z Bydgoszczy i Łodzi. Minister Mariusz Błaszczak podkreślał, że nikt nie wyobraża sobie dziś pola walki bez dronów, co potwierdzają współczesne konflikty zbrojne. Drony znalazły też zastosowanie w obliczu kryzysu na granicy z Białorusią. Dzisiaj przede wszystkim przy granicy polsko-białoruskiej to przede wszystkim działania obserwacyjne, monitorujące, co się dzieje. Polska chce pozyskiwać bezzałogowce z różnych źródeł, zapowiada minister Mariusz Błaszczak. Chodzi o to, żeby nie uzależniać się od jednego dostawcy. W związku z tym na posiedzeniu Rady Modernizacji Technicznej zapadła decyzja o wznowieniu dostaw flyajów, czyli dronów wykorzystywanych już przez Wojsko Polskie. Minister Mariusz Błaszczak zapowiedział, że w nowym roku jednym z pierwszych zadań dla Agencji Uzbrojenia będzie pozyskanie dla wojska amunicji krążącej. Wojsko ma dysponować taką bronią w dużych ilościach. Mija 5 lat od zakupu przez Skarb Państwa kolekcji książąt Czartoryskich. Obejmuje ona znakomite dzieła sztuki oraz wyjątkowe dokumenty i pamiątki historyczne. Kolekcja Czartoryskich to nie tylko najbardziej znane dzieła, takie jak Dama z gronostajem Leonarda da Vinci czy krajobraz z miłosiernym Samarytaninem Rembrandta. Znajduje się w niej łącznie 86 tysięcy obiektów muzealnych. Dzieła europejskich artystów, ale także narodowe pamiątki, takie jak między innymi buławy hetmańskie, trofea wiedeńskie, pamiątki po Tadeuszu Kościuszce czy maska pośmiertna Chopina. Ważnym elementem kolekcji jest 250 tysięcy książek, starodruków i rękopisów. Szerokie środowiska specjalistyczne już od lat mówiły o potrzebie wykupu, ale jakoś nikt nie miał odwagi właśnie, aby podjąć taką decyzję. Co więcej, nie miał możliwości
ani jakiejkolwiek siły przekonywania, aby znaleźć środki. Przypomina dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Andrzej Szczerski. Dokładnie 5 lat temu podpisana została umowa w sprawie zakupu przez państwo polskie kolekcji Czartoryskich. Moją pierwszym uczuciem, gdy udało nam się podpisać ten zakup, to była ulga i satysfakcja, że coś zrobiliśmy dobrego dla Polski. Ja się nie przejmowałem wtedy i chyba do dzisiaj jakimiś medialnymi atakami. Cała kolekcja została zakupiona za kwotę 100 milionów euro. To mniej niż wartość najcenniejszych dzieł znajdujących się w kolekcji. Zakup był konieczny, wskazuje profesor Andrzej Betlej. Kończyło to bardzo duży i długi okres swego rodzaju niepewności. Niepewności, jeśli chodzi o przyszłe losy kolekcji Czartoryskich. Oczywiście ona znajdowała się w Polsce, ale trzeba pamiętać, że pozostawała całkowicie własnością prywatną. Kolekcję można oglądać w Krakowie w Muzeum Książąt Czartoryskich. W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej podsumowano dotychczasowe wsparcie realizowane na rzecz seniorów. Emeryci mogą spodziewać się większych środków po nowym roku. Od tych 6 lat realizujemy dobry czas dla polskich emerytów, dla naszych seniorów w ramach solidarności międzypokoleniowej. Jako podziękowanie za to, że nas wychowali, za to, że żyjemy w wolnej, niepodległej ojczyźnie. Tych wiele elementów to przede wszystkim chcemy rekompensować, aby jesień życia dla seniorów była bezpieczna, była godna pod względem finansowym. Mówiła dziś minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, prezentując działania, jakie jej resort wdrożył z myślą o seniorach. To między innymi obniżenie wieku emerytalnego, stały wzrost rent i emerytur, a także dodatkowe świadczenia w postaci 13 i 14 emerytury. Obok wsparcia finansowego znajduje się także wiele programów aktywizujących starsze pokolenie. Program Senior Plus, program skierowany na tworzenie dziennych domów seniora i klubów seniora, skierowanych do samorządów. Możemy powiedzieć, że w tych ostatnich latach mamy ponad 1000 jednostek, które działają na rzecz seniorów. Również w 2022 roku program już jest ogłoszony. Przyjmujemy wnioski od samorządów do 11 stycznia. Można składać wnioski i to zarówno środki na tworzenie dziennych domów seniora, jak i klubów seniora, jak również na funkcjonowanie. W przyszłorocznym budżecie na ten cel zaplanowano około 60 milionów złotych, poinformował wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Kolejne programy, które według zapowiedzi resortu będą kontynuowane, to program Aktywni Plus, Opieka 75+, czy Mama 4+. Nowe rozwiązania z myślą o seniorach znalazły się też w Polskim Ładzie, wskazał wiceminister finansów Jan Sarnowski. W zmianach przede wszystkim na znacznym podniesieniu kwoty wolnej od podatku skorzysta aż 90% emerytów i rencistów, zapłacą w efekcie niższe podatki i składki. To jest aż 8 milionów osób, które te świadczenia zapłacą niższe. Co więcej, aż 2/3 emerytów w ogóle nie będzie płacić podatku dochodowego. Obejmie ich po prostu emerytura bez podatku. PIT raz na zawsze przejdzie dla nich do historii. Ich jedynym obciążeniem będzie składka zdrowotna. Ze zmian zawartych w Polskim Ładzie skorzystają także seniorzy aktywni zawodowo. Chodzi o zerowy PIT dla osób, które mimo osiągnięcia wieku emerytalnego będą chciały pracować dalej. Tą informacją kończymy. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.